No witam. Nagrywam update mały odnośnie mojego Jeepka. Jestem tutaj, to jest serwis w Kopyłce. Taki charakterystyczny budynek przy takiej stacji benzynowej jakiejś, czy jaka to jest stacja, nie wiem. To jest serwis, tutaj właśnie serwisuje Adrian Wowczak. On jest na forach, mówiłem wam wcześniej, że on jest na forach Jeepa. Wyszło coś bardzo ciekawego, mianowicie miska olejowa, miska oleju silnikowa jest pęknięta, ale była już naprawiana, była już spawana. To jest aluminiowa miska, więc no, może ktoś nieudolnie pospawał, może jakaś inna przyczyna. Ja tego na pewno nie robiłem, nie wiem czy to robił Karol, który mi sprzedawał samochód. Nic mi o tym nie mówił w każdym razie. Natomiast najbardziej mnie dziwi sytuacja taka, że ten sam, że pęknięcie jest zaraz nad maglownicą, a maglownica była zdejmowana w jednym z serwisów, w tym serwisie, o którym wam mówiłem, że już więcej tam nigdy nie pojadę. I tutaj właśnie mnie bardzo dziwi sytuacja, że nie powiedział mi o tym, że mam to pęknięcie na misce oleju spawane. No bo jeżeli wyjmował, to oni mówią, że no widać to po prostu gołym okiem, nie trzeba zdjąć maglownicy, a już to widać. I jeżeli on zdejmował tą maglownicę i mi o tym nie powiedział, to tu się sprawdza to, co mi kiedyś powiedział, że jego nie interesuje nic innego, tylko to, co mu klient zleci. Bardzo ciekawe podejście jako mechanika, dlatego nie polecam już więcej jego serwisu. Wręcz ludzi odwodzę od jeżdżenia do niego, no bo jeżeli ja miałem... To zresztą to, co krótko powiedziałem o tym, to jest tylko przy tym samochodzie, a jeszcze przy Wujocie tam też, którego u niego zostawiałem, też było parę kwiatków, tam raz czy dwa razy wyszły dziwne sytuacje, ale to już jest inna sprawa, że tak powiem. Natomiast tak, no prawdopodobnie wężyki, znaczy no miska już jest zamówiona, będzie jechała z Włoch w oryginale, no bo używki niektórzy sobie winszują, ci co rozbierają samochody winszują, czy też winszujecie, jeżeli ktoś będzie oglądał, no takie kwoty, że słuchajcie, no raczej nie, no jeżeli nowa kosztuje 1200, no to nie powinniście raczej krzyczeć za używaną miskę 900, no to jest trochę dziwna cena. No ale dobra, to pomijam. Natomiast jedzie już nowa micha, uszczelka, będzie wymieniony olej, filtr, ta miska. Prawdopodobnie te przewody trzeba tylko pewnie skręcić, tak sądzimy. Znaczy tak Adrian mi powiedział, że najprawdopodobniej jak je dociągnie te śrubki, to powinno to już załatwić temat. Co dalej? A, no ale dobrze, no ale to jest największy koszt tak naprawdę, wymiana tej miski, bo trzeba albo podnieść silnik, co tu jest akurat dość trudne, bo wiecie, że on wchodzi tu pod przegrodę dość mocno, albo rozebrać cały dół tam pod silnikiem, żeby wyjąć miskę. No to jest masakrator po prostu jakiś, no ale niestety tak jest. Natomiast dalej mamy do wymiany jeszcze tarcze, klocki, jak stwierdził Adrian, bo już w zasadzie ich nie ma, więc trzeba to koniecznie zrobić. Chociaż nie widać tu stopnia żadnego na tych tarczach jakoś. No ale powiedział, żeby wymienić to w diabły też, bo tu nie ma już klocków w ogóle, więc od razu będzie wymienione. No jak już oddaję do niego i będzie grzebał, będzie to rozpinał w zasadzie sporą część z tego dołu zawieszenia, no to stwierdziłem, że poproszę go od razu o założenie już tego bieda liftu, tamtego podwyższenia jeszcze, więc dodatkowo to. No i kwota znowu wychodzi dość spora. No generalnie ta miska i jej wymiana to jest największy chyba koszt, no bo tam jest naprawdę dużo pracy. No ja się z takim czymś borykałem w Wujocie, w tym 4.7, jak tam musiałem michę zdjąć, to z tego co pamiętam też musiałem rozebrać do cholery i ciut. Czyli tak naprawdę
No znowuż ktoś pospawał miskę i zaczęło cieknąć z tego pęknięcia, z tego spawanego elementu, miejsca przy spawaniu. Więc znowu nie jest to jakby wina tego, że samochód się rozpada, psuje czy cokolwiek. No, tylko znowu jest sytuacja taka, o jakiej już wam mówiłem. Ktoś po prostu coś zrobił niedbale i po temacie, tak? Dlatego teraz trzeba to wymieniać znowuż. No dobrze, no to tyle update'u informacji jakby o sytuacji Jeepka. Ja tego nie będę robił, bo po prostu nie mam na to czasu, a trzeba do grzebania przy tym jednak już podnośnika. No i tam Adrian robi też z takim gazownikiem bardzo dobrym, który też obiecał, że zerknie tutaj u mnie, dlaczego te błędy mi się, bo ja wam mówiłem, że tu czek mi się często zaświeca od sond. No on twierdzi, że można tak ustawić, żeby to się nie świeciło. Zobaczymy, no. Bo ten gazownik, do którego ja jeżdżę na Aleję Krakowską tutaj w Warszawie, jest bardzo dobry ponoć i bardzo dobrze ustawia te gazy, więc zobaczymy, czy tamten sobie poradzi z tym błędem, bo ten próbował z tymi błędami od sąd sobie poradzić i raczej nic z tego nie wyszło, więc teraz drugi spróbuję. Dobra, no nie, to tyle gaworzenia. I zobaczymy po naprawie i po podniesieniu, jak to będzie wyglądało. Najbardziej mnie interesuje, czy po podniesieniu na tych biedaliftach za dużych kątów nie będzie na płośce, tam na drążkach i tak dalej, tak? No bo to generuje później z kolei znowuż kolejne usterki. No tyle, miłego dzionka.